Odkryłem nowy suwak w Photoshopie, który automatycznie robi to za mnie, co kiedyś zajmowało mi 40 minut. I dzisiaj właśnie pokażę Ci, o co chodzi, bo szczerze mówiąc, ja jestem w szoku, co Photoshop wprowadził w nowej aktualizacji, a właściwie firma Adobe. Dlatego, że wprowadziło suwak, który nazywa się rozbieżność i jest on odpowiedzialny za to, że albo dopasowujemy wszystkie kolory na zdjęciu, albo robimy je bardziej kontrastowe. Jak tego użyć i gdzie to znaleźć? Chodźcie do Photoshopa. Na sam początek, zanim przejdziemy w ogóle do Photoshopa, musicie wiedzieć, że tą funkcję można znaleźć na tą chwilę tylko i wyłącznie w Camera Raw Filter. Co to jest? Jeśli wiecie, super, jeśli nie, to za chwilę Wam pokażę. Kiedy przejdziemy do Photoshopa, zobaczcie, mam zdjęcie naszego mężczyzny. Właściwie jest to starszy pan, który ma, jak widać, różne kolory na skórze. W postaci ma normalny kolor skóry gdzieś tutaj na czole, na skroniach, ale gdzieś nos, tutaj poliki są bardziej czerwone i chcielibyśmy ten kolor wyrównać. Kiedyś musielibyśmy wybrać na przykład barwa nasycenia albo poziomy, no jakieś różne warstwy dopasowania, dzięki którym no, w kilkanaście minut moglibyśmy dojść może do tego, żeby ten kolor skóry był naturalny, ale teraz jest ten jeden suwak, o którym właśnie teraz powiem. Ctrl 0. Pokazujemy całe zdjęcie na naszej grafice i teraz zobaczcie. W pierwszej kolejności zduplikujmy sobie nasze zdjęcie, żeby pracować na duplikacie, żeby oryginał zawsze gdzieś tam mielibyśmy pod ręką tu na dole. Więc Ctrl J, klikam, tworzy nam się duplikat mojej warstwy. No i teraz zamieńmy go na obiekt inteligentny, a jeżeli nie wiecie, co to jest obiekt inteligentny, to musicie się dowiedzieć. Gdzieś na dole jest oczywiście mój poradnik. Jest to podstawa, podstaw w Photoshopie, jeżeli chcecie pracować jak pro. Klikacie oczywiście prawym klawiszem i tutaj macie konwertuj na obiekt inteligentny. Zobaczcie, nasza warstwa ma taki kwadracik. Tutaj to znaczy, że jest obiektem inteligentnym. No i teraz najważniejsze, przechodzimy do Camera Raw Filter. Jest to taka dodatkowa funkcja w Photoshopie, dzięki której możemy dopracowywać graficznie, jakoś kolorystycznie nasze zdjęcia, nasze grafiki. Więc przechodzimy do zakładki Filtr i tutaj macie coś takiego jak Filtr Camera Raw, ewentualnie skrót klawiszowy to jest Ctrl-Shift-A. I teraz zobaczcie, otworzyło mi się całkowicie nowe okno. Najważniejsza rzecz to zobaczcie, mam Camera Raw 17.4, czyli mam najnowszą wersję. Jeżeli Wam to nie działa, nie widzicie tego z jakiegoś powodu, to musicie zaktualizować Photoshopa, wtedy zaktualizuje się automatycznie Camera Raw. I teraz, kiedy macie to okno, to najważniejsza funkcja, o której dzisiaj będziemy mówić, jest tutaj. Zobaczcie, kiedy przejdziemy sobie przez te wszystkie zakładki, które macie po prawej stronie, to tutaj mieszalnik kolorów nas interesuje i mamy podstawowy mieszalnik, tak było zawsze, tu się nic nie zmienia, ale mamy nową funkcję, czyli kolor punktu. I to jest funkcja, która pojawiła się całkowicie niedawno i dodatkowo pojawiła się jedna ważna opcja w środku, czyli rozbieżność. Na razie jest w kolorze szarym, nie mogę tu nic zrobić, dlatego że w pierwszej kolejności muszę pobrać próbkę z koloru, który chcę, że tak powiem, żeby był moim oryginałem. Ale zanim to zrobimy, to zobaczcie, nie chcę, żeby to było potraktowane na całe zdjęcie, więc tutaj po prawej stronie macie coś takiego jak maska. Chcę się ograniczyć bezpośrednio do naszego mężczyzny, do twarzy, bo tylko twarz chcę zmieniać. Kiedy kliknę właśnie tutaj, Photoshop oczywiście wykrywa, co jest na zdjęciu, jak widzicie tutaj, wyszukuje osoby na zdjęciu. Za chwilę powinienem dostać właśnie, jak widzicie, osobę. Klikam raz i w tym momencie mogę dodatkowo, kiedy tutaj pojawią się różne opcje, zobaczcie, zmienić tylko i wyłącznie skórę twarzy. Więc Camera Raw jest niesamowicie autonomiczny w postaci takiej, że bardzo podpowiada nam, gdzie coś chcemy zastosować. Jeżeli chcemy tylko na kolor skóry, zobaczcie, jakie to proste. Więc klikam skórę twarzy, klikam utwórz i w tym momencie mam tutaj maskę. Oczywiście, żeby usunąć ten kolor czerwony, to po prostu tutaj macie pokaż nakładkę, klikam, żeby to odznaczyć, a jednocześnie jestem cały czas na kolorze skóry i na twarzy, bo to sobie zaznaczyłem. No i teraz najważniejsze, zobaczcie, kiedy przybliżę sobie to tutaj, wezmę sobie na przykład 200%, o, chyba za dużo, więc wezmę sobie 33% albo 50%, więc wezmę sobie 50%, zobaczcie, mam 50%, widzimy, tutaj ma bardziej czerwony, nos jest bardziej czerwony, ale kolor skóry na czole i na skroniach jest taki, jaki być powinien. No i najważniejsze, kiedy przejdziemy sobie do zakładki kolor punktu, zobaczcie, macie tą pipetę. Kiedy kliknę, pojawia mi się pipeta i w tym momencie wybieram kolor, do którego chcę, żeby wszystkie inne kolory podążały. W postaci, żeby były podobne do tego, który kliknę. Więc jeżeli chciałbym, żeby kolor skóry był mniej więcej gdzieś tego koloru, w postaci, zobaczcie, pojawiał się on od razu oczywiście tutaj,
Możecie to łatwo zmienić, jeżeli chcecie, żeby był inny, to albo wybieracie pipetę i klikacie w inne miejsce. Ewentualnie opcja numer 2, jeżeli już wybierzecie kolor, zobaczcie, wybieram. On się oczywiście gdzieś tutaj pojawił. Mogę kliknąć w tą strzałkę i automatycznie samemu zmienić, jaki to ma być kolor, do którego chcę dążyć. Więc ja tego nie zmieniam. Natomiast najważniejsza rzecz z tego punktu jest tutaj rozbieżność. I ta rozbieżność działa tak. Jeżeli przesuniemy w lewo ten suwak, to wszystkie inne kolory na twarzy, bo jesteśmy ograniczeni do twarzy, będą podążać w stronę koloru, który wybraliśmy. Czyli będą zbliżać się tonami, odcieniami, nasyceniem, saturacją do tego koloru, który tutaj wybraliśmy. Zobaczcie, przesuwam w lewo i zobaczcie, patrzcie na nos, bo to jest w sumie najważniejsze, bo jest czerwony. Więc przesuwam całkowicie w lewo i zobaczcie, że nasz kolor nosa stracił tą czerwień, a jednocześnie wszystko zaczęło stawać się takie samo, jak mamy tutaj. Tak działa suwak właśnie rozbieżność, czyli jeżeli przesuniemy go w lewo, to automatycznie zbliżamy kolory do tego, który pobraliśmy na samym początku. Druga opcja, jeżeli przesuniemy ten suwak całkowicie w prawo, to te kolory będą się różnić od tego nasyceniem, saturacją. Nie pójdziemy w zieleń, nie pójdziemy w niebieski. Będziemy tutaj pracować naokoło tego koloru skóry, czyli koloru ziemistego. I w tym momencie zobaczcie, jeżeli będę to przesuwał, zobaczcie, jak różne odcienie skóry dostaję. Dostaję czerwony, dostaję pomarańczowy, dostaję jakiś żółty, więc widzimy, że te kolory możemy mieć albo bardzo różne, ale cały czas w tym samym odcieniu, albo zbliżone, czyli kolor korekcja jest niesamowicie prosta. Zobaczcie teraz, przesuwam jeszcze raz w lewo i całkowicie usuwam, że tak powiem, ten kolor czerwony. Jeżeli chcecie, żeby wasz kolor waszej twarzy, tego pana w tym przypadku, była bardziej oczywiście jakaś taka ciepła, to przesuwacie barwę gdzieś w tą stronę, bardziej na kolor czerwony w postaci, chcemy, żeby kolor skóry był bardziej po prostu ciepły. Tak samo oczywiście nasycenie, luminancja, czyli albo jaśniejszy, albo ciemniejszy i zobaczcie, jak to było przed, jak jest po. Jeżeli przesunę trochę dalej, zobaczcie, tak jest oczywiście po wszystkich tutaj naszych korekcjach. Jeżeli kliknę i przytrzymam to oko, tak było przed, więc mamy bardzo dużą różnicę w koloru, czyli przed, po, rewelacja. Oczywiście klikamy OK, zostaje to zastosowane, mamy to na osobnej warstwie w postaci, mamy to jako obieg inteligentny, więc to jest rewelacja. Ej, jeżeli jeszcze tu jesteś, to znaczy, że ten film Ci się podoba. A jeżeli Ci się podoba, to zachęcam do tego, żebyś zerknął na moją ofertę kursu z Photoshopa, bo jest on aktualnie w promocji. I szczerze mówiąc, jest tam cała wiedza zawarta. Jeżeli chcesz projektować jak pro, od A do Z, nauczyć się Photoshopa, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie, więc warto na niego zerknąć. Zostawiamy link na dole w komentarzu, a tymczasem chodźmy do filmu. I przejdźmy do kolejnego zdjęcia. Zobaczcie, że teraz mamy zupełnie coś innego i chciałbym Wam pokazać inną opcję wykorzystania tego suwaka. Pierwsza rzecz to nic innego jak skopiowanie i zrobienie obiektu inteligentnego, czyli Ctrl J i oczywiście konwertuj na obiekt inteligentny. Teraz użyję skrótu klawiszowego Ctrl Shift A i zobaczcie, otwiera mi się Camera Raw, czyli to samo, co byśmy zrobili, jak byśmy przeszli filtr. Pamiętajcie o skrótach klawiszowych. No i teraz najważniejsze, tutaj nie musimy nic zaznaczać, przechodzimy od razu do mieszalnika kolorów, wybieramy kolor punktu, wybieramy próbkę, czyli wybieramy tą pipetę i wybieramy taki kolor zielony, jaki nas interesuje. Przybliżę sobie, chciałbym może, żeby nasz kolor zielony był, niech będzie taki, myślę, że ten jest ok. I teraz, kiedy odsunę sobie nasze zdjęcie, zobaczcie, mam różne, mam żółty, mam taki zielony, mam ciemniejszy, jaśniejszy, ale jeśli chcę, żeby moje kolory zielone były bardziej kontrastowe między sobą, żeby na tym zdjęciu działo się więcej, no to nie przesuwamy suwaka w lewo, bo wszystko się ze sobą jakby rozmyje w postaci, zrobi się jeden kolor zielony, tylko przesuwacie w drugą stronę. Zobaczcie, co się dzieje, jak dużo różnych kolorów się nagle zrobiło. Mamy trochę czerwonego, mamy zielony w różnych tonacjach, mamy żółty, generalnie rewelacja. Jeżeli kliknę przed, zobaczcie, nie było w ogóle tego czerwonego. Teraz zostało dodane, to zdjęcie wygląda o wiele inaczej. Dodatkowo, oczywiście możecie dodać kontrast jeszcze większy, możecie zrobić bardziej nasycone zdjęcie. No i zobaczcie, kiedy kliknę OK, jednocześnie tak było przed, tak jest po, tak jest przed, tak jest po. Sami widzicie, jak rewelacyjna to jest opcja. I teraz najważniejsze, jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, to jest najważniejsze zdjęcie, które z Wami przejdę, bo jest to większy fotomontaż. Zobaczcie,
kiedy mamy zdjęcie bardzo drastyczne. I szczerze mówiąc, jeżeli mielibyśmy robić to samemu, za pomocą warstw dopasowania, barwa nasycenia albo coś tam, no to nie wiem, ile czasu musielibyśmy na tym spędzić, żeby usunąć te wszystkie przebarwienia na skórze. Ale teraz z tą funkcją jest to bardzo proste. Oczywiście, pierwsza opcja jest zawsze taka sama, czyli Ctrl-J duplikuje nasze zdjęcie, klikam prawym klawiszem, konwertuj na obieg inteligentny, no i możemy zacząć działać. Pierwsza rzecz, Ctrl-Shift-A, czyli przechodzimy do filtru Camera Raw. No i chcemy usunąć te przebarwienia, więc najpierw zaznaczamy oczywiście twarz naszej kobiety. Chcemy tylko i wyłącznie pracować na twarzy. Kiedy wykryję, klikam oczywiście, no i wybieram, żebyśmy pracowali tylko i wyłącznie na twarzy z tej listy, która pojawia się tutaj. Klikam skórę twarzy i klikam utwórz. W tym momencie mamy maskę, oczywiście usuwam nakładkę, czyli chowam ją i przechodzę do zakładki kolor punktu i teraz wybieram kolor skóry, mogę klawiszem Z przybliżyć się do miejsca, w którym potrzebuję. Oczywiście wybieram kolor skóry, niech to będzie coś takiego i w tym momencie, zobaczcie, oddalam się, przesuwam to na środek i usuwam te przebarwienia, przesuwając to wszystko w lewo. Ok, nie jest idealnie, no bo bądźmy szczerzy, jednym suwakiem z Photoshopa z takich drastycznych zdjęć wszystkiego nie usuniemy. Ale mamy jeszcze coś takiego jak zakres. Zobaczcie, że mogę przesunąć to albo w prawo, albo w lewo. W lewo dodaje większy kontrast, w prawo jeszcze bardziej usuwa nam jakieś rzeczy. No i teraz, jeżeli jestem z tego zadowolony, mogę oczywiście dodać sobie nieco saturacji, mogę dodać nieco jakiegoś innego koloru, ale nie będę tutaj nic zmieniał. Klikam OK, no i mamy pierwszą rzecz zrobioną. I tak jest o wiele lepiej niż było, zobaczcie, tak było przed, tak jest po, więc nie jest źle. Ale teraz przejdźmy sobie dalej. Przejdźmy sobie do warstwy dopasowania, czyli barwa nasycenie i to, co nas tutaj interesuje, to musimy usunąć właśnie te przebarwienia koloru czerwonego. Więc wybieram łapkę, zobaczcie, mam możliwość wybrania koloru czerwonego, ale jeżeli wybiorę łapkę i pojawia mi się pipeta, klikam w kolor, który chcę zmienić. Więc klikam w ten kolor, automatycznie pobiera mi się kolor czerwony i zobaczcie, że teraz tutaj za pomocą tych suwaków mogę właśnie zmieniać kolorystykę i bardziej dopasowywać to do skóry. Więc bawmy się tymi suwakami. Zróbmy, żeby były bardziej żółte. Jednocześnie usuńmy saturację i może trochę rozjaśnijmy albo przyciemnijmy. OK, możecie powiedzieć, dobra, halo Daniel, ale w tym momencie cała skóra jest zmieniona. No dobra, ale mamy maskę warstwy, pamiętajcie o tym. Więc teraz na masce warstwy klikam Ctrl-I, czyli wszystko chowam, bo jest tu kolor czarny. Jeżeli jest czarny, to znaczy, że jest schowany. I teraz wybieram po prostu zwykły pędzel, miękki pędzel i chciałbym, żeby to było zastosowane tylko i wyłącznie w miejscach, no gdzie tego potrzebuję, czyli na naszych polikach. Za pomocą koloru białego odkrywam to, więc chciałbym, żeby to było na moich polikach. Robię dokładne zamaskowanie tego miejsca. Tak samo gdzieś tutaj na nosie i w tym miejscu, jak również przede wszystkim na tym poliku. No i teraz sami widzicie, że nie wygląda to dobrze. Ale niczym się nie przejmujemy, bo możemy dwa razy kliknąć i w tym momencie tutaj zmienić na inne wartości. Więc teraz po prostu zmieniajmy. Bawmy się tymi suwakami. Ja chciałbym na przykład tutaj dodać koloru mniej więcej tego, jakiś taki trochę w zieleń jakby. Dodatkowo chciałbym tutaj usunąć nieco tej kolorystyki, więc może coś takiego. No i spróbujmy jeszcze tutaj, zobaczcie, dopasujmy sobie ten kolor tak, jak potrzebujemy, więc może coś w ten deseń. Oczywiście ten kolor możecie bardziej dopasowywać, jeżeli nie możecie trafić w konkretny kolor. Zobaczcie, że ta skóra wygląda o dziwo inaczej, więc tutaj jeszcze macie tak zwany zakres kolorów, kiedy to będziecie przesuwać, to bardziej trafiacie w ten kolor czerwony. Więc teraz możecie za pomocą tych suwaków, zobaczcie, jak łatwo usunąłem ten właśnie kolor. Po prostu to jest zrobione, to tego już nie ma. Zobaczcie, że teraz, kiedy to sobie oddalę, oczywiście, nie wiem, co mam powiedzieć, sam jestem zaskoczony możliwościami. Tak było przed, tak jest po. Widzicie, jak bardzo zmieniliśmy ten kolor. Jeżeli jeszcze bardziej chcecie, nie ma problemu. Możecie usunąć ten kolor za pomocą po prostu barwa nasycenie tego nasycenia. Zobaczcie, że ten kolor czerwony stąd zniknął. Po prostu tego już tu nie ma. Jezus Maria, jaki Photoshop jest łatwy. A jednocześnie, jeżeli chcecie, żeby skóra waszej kobiety była bardziej nasycona, bardziej ciepła, bardziej czerwona, pomarańczowa, bo to jest ciepła, to oczywiście klikacie nową warstwę, barwa nasycenie i teraz ta jest ograniczona tylko do polików, a tą macie całkowicie na całe zdjęcie. Więc w tym momencie, zobaczcie, klikam i teraz tutaj
tylko barwą nasycenia ocieplam skórę naszej kobiety. A właściwie mogę całe zdjęcie, bo zobaczcie, co się dzieje, jeżeli przesunę całkowicie w prawo. Natomiast nie robimy tego, robimy to tutaj delikatnie. Tak było przed, tak jest po. Widzimy i tak dużą różnicę. Dla mnie ten suwak to rewelacja, a dla Was? No dobrze, znasz już rozbieżności, szczerze mówiąc, jest to dopiero wierzchołek góry lodowej. Firma Adobe testuje nowe narzędzia, a wraz z firmą Adobe również ja testuję te nowe narzędzia i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, żeby z Wami się tym podzielić, no ale najpierw muszą przejść moje testy. Więc, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie subskrybuj, żeby nie przegapić tych wszystkich nowości z Photoshopa. I nie tylko oczywiście. Zachęcam, a jednocześnie żegnam się na dzisiaj i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!